Dzień dobry. Miło mi powitać wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Seminarium z Historii Najnowszej. Jest to cykl prowadzony przez dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Marka Wierzbickiego. Dzisiaj w jego imieniu i w jego zastępstwie będę miał tą przyjemność poprowadzenia właśnie dzisiejszego spotkania, a usłyszymy wystąpienie pana profesora Piotra Kwiatkowskiego pod takim tytułem Wielka i mała historia w perspektywie socjologicznej. Zanim oddam panu profesorowi głos, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć i przedstawić naszego bohatera dzisiejszego spotkania, a mianowicie profesor doktor habilitowany Piotr Tadeusz Kwiatkowski. Nie jest historykiem, jest socjologiem, ale bliskim, jak to się mówi, braci historycznej, może troszeczkę prywatne, ale przypomnę tutaj i poinformuję, że spotkaliśmy się z panem profesorem właśnie między innymi na zjeździe historyków polskich. Wtedy miałem okazję właśnie wysłuchać wystąpienia pana profesora i tak się poznaliśmy. Obecnie pan profesor wykłada w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na badaniach pamięci zbiorowej, właśnie w zagadnieniach rozwijających się na pograniczu nauk społecznych, politycznych, nauk o kulturze i historii. Kierował projektami badawczymi Historia i teraźniejszość realizowanych przez CBOS, Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości. To w ramach grantów KBN i Instytutu Badań Politycznych Polskiej Akademii Nauk. II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a ostatnio Niepodległa 18, badania na temat funkcjonowania w pamięci zbiorowej odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Te badania były prowadzone na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Jest autorem książek, pozwolę sobie wymienić niektóre, a mianowicie moim zdaniem najważniejsze, mam nadzieję, że tak też to zostanie ocenione, Społeczne ramy tradycji, Przeszłość jako przedmiot przekazu, tutaj pan profesor był współautorem, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Między codziennością a wielką historią, II wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego oraz Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej. Pan profesor jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Naukowego Kultura i Społeczeństwo. I co ważne, przepraszam, profesor Kwiatkowski jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem. Przez wiele lat pracował w firmach zajmujących się badaniami opinii i rynku. Między innymi był współtwórcą i wiceprezesem zarządu firmy Pentor, a później prezesem zarządu TNS Polska i dyrektorem w firmie Kantar Public. Panie profesorze, oddaję głos. Bardzo serdecznie dziękuję za wprowadzenie i za zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie. No, rzeczywiście nie jestem historykiem, więc zapewne to spotkanie ma troszkę inny charakter. Zacznę od przedstawienia zagadnień, o których chciałbym troszkę porozmawiać. Pierwsze to jest wyjaśnienie w ogóle, co socjolog robi w miejscu, w którym zwykle bywają historycy. Troszkę o różnych poziomach pamięci zbiorowej, oficjalnej, potocznej, o funkcjonowaniu potocznej pamięci w polskim społeczeństwie, ale także i o tym, jak Polacy pamiętają wielką i małą historię, no i zakończymy jakimś krótkim podsumowaniem. Pierwsze zagadnienie. Mamy tutaj cytat z książki znanego polskiego socjologa Piotra Sztompki, który no, jak gdyby bardzo wyraźnie podkreśla, że przeszłość w teraźniejszości funkcjonować może w dwóch funkcjach, w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, istnieje wokół nas wiele rozmaitych obiektów mających swoją historię, obiektów w sensie czy to materialnym, czy to społecznym, na przykład instytucji, na przykład zwyczajów, ale także ten drugi wymiar funkcjonowania przeszłości w teraźniejszości to jest wymiar świadomościowy. To jest pamiętanie o pewnych postaciach, wydarzeniach, ideach. I właśnie tym drugim świadomościowym wymiarem obecności przeszłości w teraźniejszości chciałbym się dzisiaj zająć. Zazwyczaj ta problematyka bywa omawiana pod takim umownym terminem pamięci zbiorowej. Tych terminów jest w literaturze przedmiotu kilka. Mówi się czasami o kulturze historycznej, mówi się o świadomości historycznej. Ale przyjmijmy, że posługiwać się dzisiaj będziemy tym najbardziej popularnym, czyli pojęciem pamięci zbiorowej. Otóż, tak jak wspomniałem, istnieją liczne koncepcje teoretyczne. Ja w swoich pracach badawczych nawiązuję do określenia sformułowanego przez Barbarę Szacką, która była jedną z pionierek badań w tym obszarze w polskiej socjologii. To, jak widzą Państwo, jest to dosyć długa definicja. Chciałem zwrócić uwagę na kilka jej takich najważniejszych składników. Po pierwsze, pamięć zbiorowa to są wyobrażenia, jakie ludzie mają na temat przeszłości własnej grupy. Tu używam słowa przeszłość, dlatego że słowo historia wprowadza nam od razu problematykę zależności nauk historycznych i tego, co sobie ludzie tam pamiętają, myślą i mówią. Przyjmijmy, że jesteśmy na gruncie socjologicznym i używam w związku z tym terminu przeszłość. A zatem pamięć zbiorowa to są wyobrażenia o przeszłości własnej grupy, tworzone przez ludzi na podstawie różnych źródeł, różnych informacji, które docierają rozmaitymi kanałami. W dodatku są to wyobrażenia, które są przedmiotem debat, dyskusji, polemik, w trakcie których kształtują się pewne interpretacje, pewne poglądy, które są podzielane przez różnych ludzi. Dochodzi do do jakiegoś ujednolicenia rozmaitych wyobrażeń na temat przeszłości grupowej. Co trzeba jeszcze dodać, że pamięć zbiorowa jest zjawiskiem dynamicznym, a więc podkreślmy, że jest to zjawisko różne od narracji, które tworzą nauki historyczne. Jest to zespół wyobrażeń o przeszłości własnej grupy, konstruowane na podstawie informacji przychodzących z różnych źródeł, rozmaitymi kanałami, a do tego jest to zespół wyobrażeń dynamiczny, zmieniający się w czasie i będący, jak czasami się mówi, żywa historia, dlatego że będący przedmiotem dyskusji, sporów, interpretacji w trakcie tych, nazwijmy to umownie, debat i dyskusji, te wyobrażenia o przyszłości są jakoś tam interpretowane, selekcjonowane, przekształcane zgodnie z obowiązującymi standardami kulturowymi, przekonaniami społecznymi, politycznymi. Jakoś tam są społecznie uzgadniane i ujednolicane. Teraz, jeśli mówimy sobie o pamięci zbiorowej w takim szerokim rozumieniu, to trzeba powiedzieć, że da się wyróżnić jej różne poziomy. Po pierwsze, w tworzeniu wspomnianych już wyobrażeń na temat zbiorowej przeszłości uczestniczą rozmaite instytucje. Powstają i tymi, nazwijmy to, uczestnikami czy graczami w polu pamięci zbiorowej bywają rozmaite podmioty ponadnarodowe. Prawda? Możemy sobie wyobrazić i na pewno funkcjonują jakieś tam formy tworzenia wyobrażeń o wspólnej przeszłości Unii Europejskiej czy takich organizacji jak na przykład NATO czy innych organizacji międzynarodowych, innych podmiotów międzynarodowych. Niezwykle ważnym i aktywnym uczestnikiem procesów tworzenia pamięci zbiorowej jest oczywiście państwo rozumiane zarówno jako system instytucji centralnych, ale również instytucji lokalnych organów władzy, samorządów, różnych placówek, agent jakoś tam finansowanych, ale też kontrolowanych przez władze państwowe. No i wreszcie mamy bardzo bogatą mozaikę różnych organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji religijnych, środków masowego przekazu, które również uczestniczą w tworzeniu pamięci zbiorowej. Ta pamięć konstruowana przez instytucje ma charakter publiczny i jej twórców nazywa się czasami przedstawicielami elit symbolicznych. Są to niewątpliwie osoby, które zajmują się bardzo często zawodowo problematyką przeszłości, problematyką historyczną i to one tworzą reguły debaty, one odkrywają czasami nowe dokumenty, interpretują rozmaite wydarzenia. Natomiast to, co ta wersja przeszłości, którą tworzy państwo, nazywa się czasami pamięcią oficjalną. To jest jeden instytucjonalny, bardzo złożony, jak widzimy, wymiar pamięci zbiorowej. A z drugiej strony mamy tak zwanych zwykłych ludzi, czyli jednostki, które w pamięci zbiorowej, w tym polu pamięci zbiorowej występują w dwóch rolach. Bo po pierwsze one są twórcami i nadawcami pewnych treści. W rodzinach, w małych grupach, w kręgach przyjaciół bardzo często wspomina się przeszłość. Bardzo często dyskutuje się. To często bywa przeszłość pamiętana przez jednostki albo przeszłość, o której oni wiedzą od swoich rodziców czy dziadków. Ale w każdym razie tej problematyce poświęcają dużo czasu i uwagi. Z drugiej strony oczywiście znaczna część społeczeństwa to są ludzie, którzy przejawiają zainteresowania historyczne i są odbiorcami tego, co nazwaliśmy taką instytucjonalną pamięcią, odbiorcami treści generowanych przez rozmaite instytucje, czy to państwowe, czy to organizacje, stowarzyszenia czy jakieś tak zwane NGOsy, organizacje pozarządowe. Także można powiedzieć, że człowiek jest funkcjonuje w dwóch strumieniach. Z jednej strony sam jest twórcą i przekazuje treści, ale najczęściej przekazuje bezpośrednio innym ludziom w trakcie dyskusji, w trakcie bezpośrednich rozmów i jest jednocześnie odbiorcą. I tym rezultatem tych procesów jest ta wspomniana przeze mnie potoczna pamięć zbiorowa, która nazywana bywa czasem wernakularną albo popularną. I to są rozmaite poglądy i oceny dotyczące przeszłości wyrażane przez przeciętnych ludzi, którzy jakoś tam uczestniczą w tej zinstytucjonalizowanej pamięci publicznej. Nie prowadzą na ogół samodzielnych badań nad dziejami, nie wypowiadają się na ten temat publicznie, ale wspominają, przekazują wiedzę, swoją wizję o przeszłości, wizję przeszłości swoim dzieciom, wnukom, znajomym. No i te ich wyobrażenia o przeszłości, one funkcjonują w ramach tej wiedzy, którą nazywamy często wiedzą potoczną, która w jakiś sposób decyduje o tym, jak ludzie postępują w swoim życiu codziennym. I trzeba tutaj też powiedzieć, bo zaznaczałem, że pamięć zbiorowa jest zjawiskiem dynamicznym. Otóż na poziomie potocznej pamięci zbiorowej przeszłość bardzo często podlega interpretacjom w kontekście praktyki społecznej. Pewne doświadczenia, pewne aktualne sprawy są czynnikiem, który uaktywnia pewne treści, ale też bywają czynnikiem, który sprawia, że inne treści są jakoś tam mniej zauważalne, mniej eksponowane. I generalnie rzecz biorąc, analiza historycznych kanonów, ich przemian bardzo wyraźnie nam mówi, że pamięć zbiorowa jest niesłychanie ważna dla tworzenia tożsamości grupowej. Myślę tu o tożsamości narodowej, ale nie tylko, bo to jest tożsamość regionalna, to jest poczucie bycia mieszkańcem określonego miasta czy określonej wsi. I druga sprawa, że to, jak się widzi przeszłość grupową, często jest związane z oceną bieżącej sytuacji politycznej, oceną bieżącej sytuacji społecznej, więc te dwie sfery, czyli ta sfera identyfikacji i sfera oceny otaczającego nas świata są, jak pokazują badania, dość ściśle związane z kształtowaniem wyobrażeń na temat przeszłości. No tutaj mamy to, co powiedziałem, podsumowane w postaci właśnie takiego wykresu, gdzie z jednej strony mamy tę pamięć tworzoną instytucjonalnie, prawda, a z drugiej strony to jest właśnie ta pamięć potoczna, wernakularna, która zresztą mnie osobiście interesuje. No i muszę powiedzieć, że w polskiej socjologii ukształtował się pewien nurt systematycznie prowadzonych badań zajmujących się właśnie diagnozowaniem tej popularnej, potocznej pamięci zbiorowej. Widać z jednej strony, że w literaturze międzynarodowej, na przykład w amerykańskiej, istnieją pojedyncze prace na ten temat, ale to nie jest, jeśli się porówna potencjał badań akademickich Stanów Zjednoczonych, to można powiedzieć, że te prace dotyczące pamięci zbiorowej są jakimś tam drobnym nurtem w naukach społecznych w Stanach Zjednoczonych. Pojawiają się również czasami w Europie, ale w Polsce ta tradycja jest bardzo silna, ona sięga jeszcze lat 60., także te pierwsze trzy żółte okładki, które Państwo widzą, to są prace jeszcze z lat 60., prawda? I ten nurt, on sobie tam jakoś istnieje w polskich naukach społecznych i socjologowie często właśnie prowadząc badania potocznej pamięci zbiorowej często stosują metody sondażowe, jak zauważył Jeffrey Olick, współczesny badacz pamięci zbiorowej. No, czasami należy on do tych osób, które tę pamięć pamięć badaną sondażami to często nazywa pamięcią zbieraną, a nie zbiorową, ze względu na ten agregacyjny charakter badań sondażowych. Ale pomijmy jakby ten wątek. W każdym razie pamięć zbiorowa jest, istnieje jakby istnieje pewien nurt badań, który się tym zajmuje dość systematycznie. No i teraz jak wygląda ta potoczna pamięć zbiorowa? I można na ten schemat, który Państwu tutaj przed chwilą przedstawiłem, nanieść rozróżnienie, które wprowadził Jan Assmann, niemiecki historyk, znawca historii starożytnej, który wyodrębnił dwa typy pamięci zbiorowej. Jedną nazwał pamięcią kulturową, a drugą komunikacyjną. Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że ta pamięć kulturowa to jest, ogólnie rzecz biorąc, większa część tej pamięci instytucjonalnej, natomiast pamięć komunikacyjna, no to w większości jest pamięcią potoczną. Ta pamięć komunikacyjna, ona wyrasta z autentycznych ludzkich doświadczeń. Rozwija się spontanicznie, jest bardzo silnie zakorzeniona w biografiach jednostek. Bardzo dużą rolę w jej podtrzymywaniu odgrywa komunikacja bezpośrednia. Komunikacja bezpośrednia i można tak powiedzieć, że ta pamięć komunikacyjna, ona jest taka dość dowolna tematycznie, że ludzie, którzy się nią zajmują, oni nie są specjalistami. I w naszym kręgu kulturowym ta wiedza o przeszłości przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie to trwa 3 do 4 generacji. Natomiast pamięć kulturowa jest mniej zakorzeniona w codzienności. Ona częściej dotyczy wydarzeń, poważnych wydarzeń fundamentalnych dla zbiorowości. Dotyczy ważnych wartości. No i przede wszystkim jest zapisana w rozmaitych tekstach kultury, w dziełach sztuki, w pewnych obiektach materialnych tworzonych w celu upamiętniania. Jest podtrzymywana przez specjalne instytucje, takie jak na przykład muzea czy inne instytucje kultury. Jest tworzona zgodnie z pewnymi jakoś tam wypracowanymi profesjonalnymi regułami i dzięki temu może funkcjonować, rozwijać się przez wiele stuleci, przez nawet wiele tysiącleci. No i teraz, jeśli to rozróżnienie przeniesiemy na grunt naszej rzeczywistości społecznej, no to można powiedzieć, badania wyraźnie na to wskazują, że około 40% Polaków uczestniczy w takiej pamięci komunikacyjnej. No, czy to jest dużo, czy mało, to trudno ocenić oczywiście, ale 40% to jest duża część naszej populacji współczesnej i to są ludzie, którzy właśnie mają zwyczaj rozmawiania na rodzinnym gruncie o przeszłości. Badania, które służą nam za punkt odniesienia z 1987 roku, one wskazują, że te 30 kilka lat temu nieco częściej rozmawiało się o przeszłości w rodzinach. Tutaj zmiany cywilizacyjne, zmiany w obszarze komunikacji społecznej sprawiają, że ta intensywność rodzinnych rozmów o przeszłości jest obecnie nieco mniejsza niż miało to miejsce pod koniec lat 80. Ale jakby to zmniejszanie się odsetka ludzi aktywnych w tym zakresie, no następuje dosyć powoli, prawda? Że jeśli weźmiemy pod uwagę te odsetki tych, którzy rozmawiają często i od czasu do czasu, to one od 30 ponad lat oscylują wokół 40%. O czym ludzie w domach rozmawiają? No, tematem numer jeden jest wojna, która pod koniec lat 80. właściwie była dominującym tematem rodzinnych rozmów. W tej chwili odsetek rozmawiających na temat II wojny światowej ulega stopniowemu zmniejszeniu w miarę odchodzenia roczników, które pamiętają wojnę, które mają jakiś kontakt, autentyczny kontakt z tymi wydarzeniami. Co jest bardzo ciekawe, że pod koniec lat 80. zauważyliśmy jeszcze w badaniach ślady rozmów o tak zwanych czasach przedwojennych. Jak ktoś w latach 80. mówił czasy przedwojenne, to nie miał żadnej innej wojny na myśli, tylko II wojnę światową, prawda? I ludzie sobie tak w spontanicznych, codziennych rozmowach dzielili ten świat na Polskę przedwojenną, wojnę i Polskę powojenną, prawda? Okres powojenny. I jeszcze w 1987 roku widać, że trochę ludzi jeszcze na ten temat rozmawiało, ale te dyskusje, one właściwie już zanikły. Natomiast w 2016 roku dużo osób przyznawało, że rozmawiało o dziejach rodziny. Prawda? I tu znowu mamy tabelę i niech zwróćmy uwagę na 2016. Co czwarty wspomniał, że rozmawiał o dziejach rodziny, 14% o II wojnie światowej. Natomiast w roku 1987 tym tematem numer jeden w połowie rodzin to była II wojna światowa. No i widzimy, że jeśli popatrzymy na kolumnę z danymi z 1987 roku, to widzimy, że no, prawie 10% rozmawiało o okresie międzywojennym, no, ale też było trochę ludzi, no, powiedzmy sobie w granicach 3–4%, którzy w czasie rozmów rodzinnych wracali do okresu związanego z odzyskaniem niepodległości, a nawet z I wojną światową. Widzimy, że ta tematyka z pamięci komunikacyjnej właściwie zniknęła, prawda? Że nam się tutaj ten horyzont pamięci komunikacyjnej wyraźnie wraz ze zmianami pokoleniowymi też nam się wyraźnie zmienia. Inną ciekawą regułą, gdy chodzi o tę potoczną i dotyczącą życia codziennego pamięć zbiorową zauważamy, to widzimy pewien powolny proces pogłębiania się wiedzy o przeszłości rodzinnej. To jest proces powolny. No to tutaj w żadnym stopniu nie możemy mówić o rewolucji, prawda? Ale wyraźnie widzimy, że systematycznie zmniejsza się odsetek tych, którzy mówią, że jak nie przy mnie pisane, to ja nic nie wiem, prawda? Co jeszcze badania pokazują? Otóż pokazują, że co prawda ta komunikacyjna pamięć, ona nie jest przenoszona przez ludzi posiadających formalne, czy rzadko jest tworzona, przenoszona przez ludzi posiadających formalne wykształcenie historyczne, ale już na poziomie rodziny zaczyna się proces instytucjonalizacji pamięci zbiorowej. i w co trzeciej rodzinie, bliżej czy dalej, znajdzie się ktoś, kto tam, prawda, dłubie w starych księgach, gromadzi zdjęcia, prowadzi jakieś notatki, inicjuje rozmowy na temat przeszłości. Więc można powiedzieć, że tacy nieformalni kustosze pamięci rodzinnej, oni dość często występują w naszym życiu codziennym i wyraźnie też przez ostatnie dziesięciolecia no, jakoś tam powstały też, ja nazywam to rodzinne skarbnice, ale te około 40% rodzin to są rodziny, gdzie jakieś pamiątki przeszłości istnieją i są przechowywane. No i troszkę pokażę tutaj danych. Widzą Państwo, że w roku 1970 64% osób, czyli można powiedzieć niemal 2/3, to wiedziało o przeszłości, wiedziało o tym, co się działo za ich życia lub za życia rodziców. Czyli jakby reprezentowali dość płytką pamięć o dziejach własnej rodziny. W tej chwili około połowy to są ludzie, którzy rzeczywiście no, wiedzą o tym, co sami widzieli, coś tam wiedzą od rodziców i głębszej wiedzy nie mają. Natomiast około połowy, druga połowa to są ludzie, którzy no, wiedzą coś o dziadkach, nawet okresie młodości dziadków, a nawet o czasach dalszych przodków. Więc widzimy, że tutaj mamy rezultat dwóch, jak sądzę, czynników. Pierwszy, no to jest oczywiście rozwój technologii umożliwiający w sposób bardzo prosty rejestrację otaczającej rzeczywistości. Prawda? Czyli najpierw tanie aparaty fotograficzne, które się stały popularne, a później no, te rozmaite elektroniczne urządzenia, które rzeczywiście pozwalają nam fotografować, pozwalają nam budować taką wizualną kronikę naszych rodzinnych wydarzeń, wizualną kronikę naszej rodziny. Drugi czynnik to jest oczywiście czynnik biologiczny. Szczęśliwie przez kilka pokoleń nie było wojen i w ostatnich dekadach wydłużyła się jednak przeciętna długość życia Polaków, prawda? Więc dzisiaj sytuacja, w której no, ktoś zna swoją prababcię czy pradziadka, no to nie jest sytuacja nadzwyczajna, w bardzo wielu rodzinach to występuje, prawda? Natomiast w pokoleniu no, dzisiejszych 50-60-latków no, bardzo niewiele osób miało okazję poznać i zapamiętać swoich pradziadków. Do tego jest jeszcze trzeci czynnik dodatkowy. To jest jednak pewien wzrost mody na pamięć rodzinną. Jest wiele rozmaitych inicjatyw, ukazuje się wiele ciekawych publikacji, w których ludzie opowiadają o swoich rodzinnych losach, więc ja bym powiedział taki wzór kulturowy polegający na sięganiu do przeszłości rodzinnej, na wspominaniu, na przypominaniu sobie rozmaitych postaci, on bardzo wyraźnie się rozpowszechnił. No i teraz tutaj mamy wyniki z dwóch badań z początku lat 2000 i z 2018. To jest to pytanie o to, czy ktoś jest w rodzinie, kto się interesuje rodzinną przeszłością i stara ją zachować. Widzimy, że te obydwa badania wykazują, że takich osób jest sporo, bo to jest no, w granicach, no, w 2018 w granicach 43%, w 2003 tutaj około około 33% zadeklarowało istnienie w rodzinie takiej osoby. Można nawet powiedzieć, że te dwa badania wskazują na pewną tendencję takiego wzrostu zainteresowania rodzinną przeszłością i zwiększania się liczby rodzin, w których pojawia się ktoś, kto tę pamięć rodzinną jakoś tam stara się zachowywać. No i ostatnia w tej części, ostatnia kwestia to są pamiątki. No, widzimy, że w około 40% rodzin takie pamiątki są i w ciągu 15 lat zdecydowanie, jak widać z tej tabeli, przybyło fotografii, rozmaitych domowych rzeczy typu naczynia, zastawy stołowe, biżuteria, ale także przybyło domów i mieszkań, które dla współczesnych mają pewną wartość, niezależnie od ich wartości materialnej, mają swoją wartość pamiątkową. Natomiast ubyło w ciągu ostatnich 15 lat rozmaitych dokumentów, pamiątek wojskowych, książek i czasopism. Być może dlatego, że często te książki, czasopisma, które są, to są stosunkowo niedawno wydawane. Popatrzmy teraz na to samo zjawisko i na te dwa nurty pamięci z punktu widzenia innego rozróżnienia, z punktu widzenia historii wielkiej i historii małej. Czym jest historia wielka? No to tutaj jakoś tam w tej tabeli zestawiłem te najważniejsze cechy. Oczywiście mówimy tu o pewnych typach, każdy z tych nurtów jesteśmy w stanie jakoś tam intuicyjnie zdefiniować. Można powiedzieć, że historia wielka to jest historia państw, wielkich organizacji, dużych zbiorowości. Natomiast jak mówimy o małej historii, to mówimy o biografiach ludzi, dziejach rodzin, o których przed chwilą na ten temat mówiłem, o rozmaitych zbiorowościach nieformalnych, prawda, czyli o tym, co dotyczy takich zwykłych, zwyczajnych ludzi. I teraz patrząc z tego punktu widzenia, popatrzmy jak Polacy pamiętają wielką historię narodową. Mówiąc to, odwołuje się do pojęcia kanonu historycznego, który Andrzej Szpociński zdefiniował jako taki zbiór zdarzeń, postaci oraz artefaktów, które jakoby zdarzyły się w przeszłości i o których wiedza jest obowiązująca w określonych zbiorowościach, wspólnotach, grupach społecznych. Prawda? I zacznijmy, porównuję tutaj wyniki trzech sondaży w trzech różnych punktach czasu. Rok 87, prawda? Istnieje ZSRR, ale już dużo się dzieje, trwa pierestrojka. Wciąż jednak Układ Warszawski i liczba żołnierzy radzieckich w bazach na terenie Polski jest chyba większa niż obecnie żołnierzy polskich na terenie Polski. Kryzys gospodarczy i polityczny. Mamy 2003 rok, jest transformacja społeczna, polityczna. Jesteśmy już w NATO, a zbliżamy się do wejścia do Unii Europejskiej. No i 2016, kryzys Unii, Brexit, pewien kryzys demokracji w Europie. Jesteśmy rok po zwycięstwie partii prawicowych w wyborach w 2015 roku i wyraźna jest dość polaryzacja polskiego społeczeństwa. Popatrzmy sobie na kanon bohaterów, jak go widzieli Polacy w 1987 roku. Najczęściej wymienianą postacią był Tadeusz Kościuszko. Dalej była grupa postaci, wśród których byli Kopernik, Jagiełło, Piłsudski i Jan Paweł II, już Jan Paweł II. I dalej mamy taką grupę, powiedzmy 8–10% wymienia spontanicznie. Mamy tu Mickiewicza, Sobieskiego, Sikorskiego i dalej 4–7% badanych wymieniało dwóch królów, Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, Chopina, Marię Curie-Skłodowską, Sienkiewicza, Mieszka I i generała Świerczewskiego. Prawda? Ja go tutaj specjalnie to zdjęcie zamieściłem i podkreślam, dlatego że to właściwie była jedyna postać, która funkcjonowała w takim żywym kanonie historycznym polskiego społeczeństwa pod koniec PRL-u. No, można generalnie zatem powiedzieć, że ta polityka historyczna czasów PRL-u no, nie była skuteczna. Nie była skuteczna. Nie ma tutaj żadnej z tych postaci, które prawda, pojawiały się no, na pomnikach, które były patronami rozmaitych organizacji, zakładów pracy, no, że tam wspomnę te postaci, które były na banknotach typu i monetach typu Marcelino Wodko, Paweł Finder, prawda, Janek Krasicki i tak dalej. Jesteśmy w roku 2003. Jan Paweł II jest już najpopularniejszym polskim bohaterem historycznym, zanim Piłsudski i Wałęsa. Wałęsa jest nowy w tym towarzystwie, prawda, ważnych postaci historycznych. Kościuszko 14%, więc ciągle jest to postać pamiętana, ale znacznie rzadziej wymieniana spontanicznie. Jest Kopernik, mamy znanych już bohaterów typu Maria Curie-Skłodowska, Sobieski, Władysław Jagiełło, Mickiewicz. Mamy rzadziej wymienianych, ale też w tej grupie, prawda, te same postaci, które w 1987 roku się znajdowały, czyli Mieszko, Kazimierz Wielki, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz. Jakoś nam znikają śladowo, rzadko wymienieni są Chrobry i Sikorski, a Świerczewskiego właściwie przestano już wymieniać. 10 lat po upadku dawnego systemu, czy powiedzmy 12, już tego jedynego bohatera, który jakoś tam wszedł do tego społecznego obiegu, już w pamięci nie ma. No i ten współczesny kanon. Mamy papieża niezmiennie, mamy Piłsudskiego i Wałęsę. Kopernik bez zmian, natomiast wzrosła wyraźnie popularność Marii Curie-Skłodowskiej, która jako postać historyczna, jako pewien symbol, nabrała nowych znaczeń, prawda? Stała się też symbolem nie tylko wielkiej Polki, wybitnej Polki, wielkiej uczonej, ale także kobiety, która no, przełamywała pewne bariery społeczne tradycyjnego społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku. No, 3–6% znane postaci. Nowa postać to jest Wisława Szymborska, która w tym 2016 roku no, kilka procent ją wymieniło. Prawda? Gdzieś nam, oczywiście o Świerczewskim to już nie ma wspomnienia, rzadko się pojawiają te niektóre postaci wcześniej silniej pamiętane, typu Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego czy Sikorskiego. No, tu mamy to zestawienie, prawda, tego, co przed chwilką powiedziałem. No, można powiedzieć, że w 1987 tym bohaterem numer 1 był Kościuszko, który ustąpił miejsca papieżowi Janowi Pawłowi II i właściwie ta czołówka tych postaci najbardziej popularnych, ona jakoś tam kształtuje się obecnie. Już w 2003 roku to się rysowało, że był Piłsudski wśród tych najpopularniejszych i kontrowersyjny, ale jednak wymieniany przez około 20% Lech Wałęsa. Jeśli chodzi o wydarzenia, no to na wykresie, który pokazuje, bardzo wyraźnie widać, że końcówka lat 80. to ciągle odwoływanie się do II wojny światowej, do dawnej Polski i do okresu rozbiorów. Natomiast czasy po upadku PRL, no to raczej wciąż, prawda, odwołania do wojny są liczne, ale więcej się mówi o czasach PRL-u. Przedmiotem dyskusji i ocen jest Trzecia Rzeczpospolita, jej osiągnięcia i osiągnięcia tego czasu, tego okresu. Prawda? Więcej się mówi o okresie międzywojennym i tutaj ta obecność Piłsudskiego w kanonie bohaterów narodowych jest dosyć znacząca. Prawda? Natomiast wyraźnie okres rozbiorów i ta dawna Polska rzadziej są w badaniach przywoływane. Prawda? Tutaj mamy, proszę Państwa, 1987 i kanon tych najważniejszych wydarzeń w narodowych dziejach, najważniejszych, ale również tych, które są powodem do dumy, prawda? Tych uważanych za powody do dumy, czyli bitwa pod Grunwaldem numer 1, Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, ale też zbrojne walki Polaków o niepodległość. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku 6,3%, czyli trochę o tym Polacy pamiętali, ale no to nie było zdecydowanie tak ważne wydarzenie jak wydarzenia związane z II wojną światową. Zaczęto wtedy już 3% wymieniło wybór Karola Wojtyły na papieża jako takie wydarzenie w dziejach Polski, z którego możemy być dumni. 2003 rok to trzy pierwsze najważniejsze wydarzenia to jest transformacja, obalenie komunizmu. Wybór Karola Wojtyły na papieża, odzyskanie niepodległości. No, bitwa pod Grunwaldem, która była najczęściej wymieniana w 1987 roku, schodzi gdzieś tam, prawda, w tym rankingu na 4. miejsce, czyli pamiętana, ale już nie dominuje tak wyobraźni jak kilkanaście lat wcześniej. No i wreszcie ten współczesny kanon, czyli wybór Karola Wojtyły na papieża jako bardzo ważne wydarzenie, transformacja ustrojowa, obalenie komunizmu, odzyskanie niepodległości, Powstanie Warszawskie i bitwa pod Grunwaldem. To są te najważniejsze wydarzenia, czyli wyraźnie widzimy, że to znaczenie dla myślenia, potocznego myślenia o historii, znaczenie Jana Pawła II jest obecnie bardzo, bardzo ważne. To jest jeden z centralnych elementów polskiego takiego myślenia potocznego o przyszłości. Drugi, no to jest odzyskanie niepodległości, transformacja i II wojna światowa. To są takie 4 tematy, wokół których no, jakoś tam koncentruje się to potoczne myślenie historyczne Polaków. I teraz na koniec chciałem postawić jeszcze jedno pytanie, mianowicie jak się mają rozmaite obrazy wielkiej historii i z tymi doświadczeniami funkcjonującymi w pamięci komunikacyjnej, funkcjonującymi we wspomnieniach, czyli jak się ma relacja pomiędzy wielką i małą historią w pamięci zbiorowej. Otóż widzę tutaj trzy takie sytuacje. Komplementarności, rozłączności i konfliktu. Czym jest komplementarność? No, najprościej to wyraża taka prześmiewcza w szkole czasami powtarzane zdanie: pod tą gruszką spał Kościuszko. Prawda? To sobie czasami uczniowie mówią, trochę znudzeni historią. No, chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc i ta perspektywa małej historii i perspektywa wielkiej historii, one są jakoś zgodne, prawda? Człowiek, który myśli o wielkiej historii i szuka jej śladu wokół siebie, no, postrzega oba te wymiary w podobny sposób. I ta narracja dotycząca małej historii, ona odnosi się do aktywności postaci lub przebiegu wydarzeń z historii wielkiej w konkretnych miejscach, miejscowościach czy regionach. Ale też do związanych z postaciami lub wydarzeniami wielkiej historii doświadczeń konkretnych i zwyczajnych ludzi. Prawda? Czyli z jednej strony my mamy właśnie zdjęcie tutaj na tym czarcie. Bolesławiec na Dolnym Śląsku to miasto mocno napoleońskie. Sam cesarz był tu 5 razy, prawda? Czyli jedne, przy takiej komplementarności to jest takie poszukiwanie rozmaitych śladów obecności wielkiej historii, no, w tym naszym codziennym świecie, w tym naszym mieście, w tym naszym otoczeniu. A drugi rodzaj, czy druga perspektywa, no to jest taka, co ja, członkowie mojej rodziny, znajomi, w jaki sposób oni uczestniczyli w wielkiej historii, prawda? No, czy byli żołnierzami, czy byli w ruchu oporu, czy poznali kogoś wielkiego, prawda? Więc to jest komplementarność. Jest rozłączność. Niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna, prawda? Cytat z Wesela. No, to jest sytuacja, w której opowieści małej historii, one jakoś idą sobie swoim nurtem i nie bardzo się spotykają z wielką historią. No, czasem na przykład zdarzają się rodziny, które z różnych powodów jakoś tam ominęła, czasem na szczęście ominęła, no, wielka historia. Nikt tam jakoś w wojsku nie był, jakoś tam w miejscowości, gdzie ludzie mieszkali, nic się strasznego nie działo. Krótko mówiąc, tych związków praktycznie nie ma. No, czasem to jest tak, że, prawda, mamy pewne formy aktywności, które, no, nie zostały zakłócone przez żadne wydarzenia czy żadne elementy wielkiej historii. Dużo takich sytuacji nie ma. No, dlatego, że wiek XIX, a zwłaszcza wiek XX, no to były takie stulecia, w których, no, bardzo wiele się zdarzyło wydarzeń, które miały konsekwencje dla olbrzymich społeczeństw, dla wielkiej liczby ludzi. No, ale mamy na przykład, jak sobie tutaj szukałem na ten temat jakiejś ilustracji, to znalazłem na stronie poświęconej miastu Ełk takie zdanie. Czy miał rację Siegfried Lenz, pisząc, że jego rodzinna kraina leżała, jakby to powiedzieć, na tyłach historii? Ełczanie oczywiście współcześni zaprzeczają temu i zwykle jest tak, że jednak rozmaici, na przykład regionalni historycy, to oni jednak bardzo lubią odnajdywać choćby słabe, ale jednak ślady powiązania tych dwóch nurtów, no ale znany autor uważał, że to miasto akurat gdzieś jakoś tam żyło swoim życiem. No i wreszcie mamy konflikt pamięci. Konflikt pamięci występuje wtedy, kiedy ta pamięć oficjalna, czy to, co przekazywane jest tymi oficjalnymi kanałami, różni się od tego, co ludzie pamiętają. No, to jest sytuacja bardzo taka dramatyczna, pełna napięcia w okresie PRL-u. No, Warszawa i stosunek Warszawy do Powstania Warszawskiego, prawda, a oficjalne przekazy to były dwa różne, kompletnie przeciwstawne obrazy. No, mogliśmy mówić o konflikcie pamięci. No ale i teraz mamy wiele takich przykładów. Ja tutaj znalazłem taki przykład, o którym sporo pisano w mediach, mianowicie ta lokalna pamięć mieszkańców Hajnówki o aktywności Romualda Rajsa jest bardzo różna od tego, co oficjalnie, jakby co znajdziemy w jego oficjalnych życiorysach. No i tu nie chcę wchodzić w spór i rozstrzygać, stwierdzam tylko fakt, że mamy tutaj do czynienia właśnie z konfliktem pamięci. Więc można powiedzieć, że te dwa oddzielne nurty, one w różny sposób mogą przebiegać i mamy te trzy takie różne modele, z których pewnie najbardziej częsty to jest ten model komplementarności. Co więcej, obserwujemy nieraz zjawisko takie, że jeśli pewne wydarzenie w oficjalnej historii zostanie uznane za coś ważnego, coś, co jest coś chwalebnego, to nagle wzrasta liczba ludzi, którzy się przyznają do udziału w tym wydarzeniu. Prawda? Mówił Piłsudski o 4. Brygadzie Legionu, prawda? Mówił jak w okresie międzywojennym mówiono rewerencją o powstaniu styczniowym, otoczono opieką kombatantów, no to też zdarzali się ludzie, którzy sobie tam, prawda, przypisywali rozmaite zasługi, niekoniecznie rzeczywiste, prawda? I był taki człowiek, nazywał się Wandali, nomen omen, który był niesłychanie aktywnym przedstawicielem środowiska kombatantów powstania styczniowego. Wszędzie go było pełno, miał masę siły. Nic dziwnego, proszę Państwa, bo miał kilka lat, jak powstanie styczniowe na ziemiach polskich miało miejsce. W związku z tym był znacznie młodszy od większości prawdziwych kombatantów. Prawda? Niedawno historycy odtworzyli prawdziwą biografię tej postaci. No ale to tak troszkę na marginesie i właściwie na zakończenie, dlatego że zbliżam się do podsumowania i chciałbym dosłownie kilka punktów tutaj zasygnalizować. Pierwsza to ta, że no, socjolog nie wchodzi w obszar interesujący historyka, dlatego że pamięć zbiorowa jest jednak czymś odrębnym, czymś autonomicznym. W obszarze pamięci zbiorowej tutaj wyróżniłem tę pamięć popularną, potoczną, a zatem poglądy, oceny, wyobrażenia dotyczące przeszłości wyrażane, komunikowane przez tak zwanych przeciętnych, zwykłych ludzi. I około 40% Polaków uczestniczy właśnie w takiej żywej, aktywnej pamięci komunikacyjnej, pamięci potocznej, rozmawia o przeszłości z członkami swoich rodzin. Najczęstszym tematem rodzinnych rozmów wciąż jest II wojna światowa, choć nie dominuje ona tak bardzo jak pod koniec lat 80. Co ciekawe, że w 2016 roku, choć często wspominano o II wojnie światowej, to też mówiono o tym, że ważnym tematem są dzieje i losy rodziny. Wiedza Polaków o przeszłości ich rodzin stopniowo się pogłębia, choć zmiany w tym zakresie są podobne. Zwróciłem uwagę na to, że instytucjonalizacja pamięci zbiorowej rozpoczyna się na poziomie rodziny. i tym takim najniżej ulokowanym liderem pamięci, czy pracownikiem pamięci, no to jest ktoś, kto, prawda, przechodzi na emeryturę i nagle zaczyna porządkować archiwum rodzinne. W relacjach pomiędzy wielką i małą pamięcią, czy też pamięcią małej i wielkiej historii, no, wyróżniliśmy trzy relacje komplementarności, rozłączności, konfliktu. I mówiąc o sposobie pamiętania dziejów narodowych, no, chciałem zwrócić uwagę też na kilka dosłownie punktów, czyli na to, że w ostatnich latach PRL silnie oddziaływały wspomnienia z okresu II wojny światowej. Ważnym dylematem było pytanie, czy możliwe jest odzyskanie pełnej niepodległości. Natomiast po roku 1989 wyraźnie skrócił się czasowy horyzont polskiej pamięci narodowej, a uwagę Polaków przyciąga przede wszystkim ostatnie stulecie. Jan Paweł II stał się centralną postacią kanonu ważnych postaci historycznych, postaci, z których Polacy są dumni. Ważne miejsce w tymże kanonie narodowych bohaterów, pozytywnie ocenianych postaci, zajęli Józef Piłsudski i Lech Wałęsa. Myślę, że obchody stulecia odzyskania niepodległości, tę postać Piłsudskiego, czy znaczenie Piłsudskiego jeszcze wyraźnie zaakcentowały. Pierwsze dekady XXI wieku to jest taki czas, kiedy formowała się w polskim społeczeństwie pamięć czasów stabilizacji. Co przez to rozumiem? Otóż po pierwsze wzrost znaczenia wartości chrześcijańskich i niepodległości. Zmniejszenie się znaczenia tradycji takich wojennych, tradycji walk o wolność w czasach rozbiorów, tradycji walk militarnych. No i wyraźnie widzimy, że w tych pierwszych dekadach XXI wieku właściwie zaniknęły rozmaite tradycje związane z PRL, tradycje propagowane w okresie PRL. Stałym wątkiem narodowej tradycji pozostają osiągnięcia w zakresie nauki i kultury. Widzieliśmy tam, że Kopernik, Chopin, Mickiewicz, Maria Curie-Skłodowska, to są takie postaci pozytywnie oceniane i które się właściwie pojawiały we wszystkich omawianych badaniach i one funkcjonują w tym narodowym kanonie i ostatnie 30 lat tutaj nic nie zmieniło. Kanon polskich postaci historycznych, polskiej tradycji, no, zdominowany jest przez mężczyzn. Maria Curie-Skłodowska jest jedyną kobietą, która no, nie tylko była pierwszym profesorem Sorbony, ale jest też pierwszą kobietą w kanonie narodowym Polaków. Ja mówię pierwszą, bo mam nadzieję, że z czasem w tym kanonie znajdą się następne wybitne kobiety. No i na sam koniec chciałem powiedzieć, że jedna rzecz jest jakby niezmienna we wszystkich kolejnych badaniach pamięci zbiorowej Polaków, zwłaszcza tej potocznej, mianowicie niedocenianie osiągnięć gospodarczych. Nieliczni respondenci w schyłkowym okresie PRL wspominali trochę o tym zagadnieniu, ale generalnie rzecz biorąc, no właściwie nie ma żadnego takiego bohatera, który byłby pozytywnym bohaterem rozwoju gospodarczego, sukcesu gospodarczego. Tutaj, jeśli myślimy o Wielkopolsce, to ta regionalna pamięć wielkopolska, ona pod tym względem się odróżnia od jakby standardów całej Polski, ale jeśli patrzymy z perspektywy ogółu polskiego społeczeństwa, no to osiągnięcia gospodarcze są tym najbardziej niedocenionym wątkiem w narodowych dziejach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie profesorze za bardzo interesujące wystąpienie. I chciałem przypomnieć, że tradycją naszych spotkań jest możliwość po takiej prezentacji zadawania pytań. Także zachęcam wszystkich, którzy uczestniczą w tym dzisiejszym naszym tutaj spotkaniu do wpisywania swoich pytań i przesyłania do nas. Za moim pośrednictwem oczywiście te pytania będę tutaj panu profesorowi stawiał. I jeżeli mógłbym zacząć od czegoś, to chciałbym się spytać o taką rzecz, nawiązując właściwie do końcowej części wystąpienia. Panie profesorze, jak pan uważa, jaki jest rzeczywisty wpływ polityki historycznej na pamięć narodu? Czy możemy o czymś takim mówić? Czy widać efekty, kiedy no, zbiera się, prawda, ankiety i przeprowadza się rozmowy na zasadzie po prostu sprawdzania, czy te nasze działania edukacyjne, informacyjne no, mają swoje przełożenie na wiedzę społeczeństwa? Myślę, że udzielenie takiej odpowiedzi bardzo jednoznacznej jest dosyć trudne, dlatego że no, polityka historyczna obejmuje bardzo wiele rozmaitych elementów i jest na różnych poziomach prowadzona. Myślę, że są takie działania w polityce historycznej, które trafiają na dobry grunt, jakoś tam są zbieżne z oczekiwaniami, potrzebami, doświadczeniami ludzi i te elementy się jakoś tam bardzo dobrze spotykają i dobrze funkcjonują. No, na przykład wspomniałem o Powstaniu Warszawskim, które jest wysoko w tej hierarchii faktów, ważnych faktów, z których Polacy są dumni. Jeśli popatrzymy w perspektywie II wojny światowej, to rzeczywiście Powstanie Warszawskie należy do tych najczęściej wspominanych, ważnych dla Polaków wydarzeń II wojny światowej. I tutaj rozmaite wysiłki na różnych poziomach zmierzające do upamiętniania powstania, do popularyzowania, one wyraźnie zadziałały. Prawda? Wyraźnie zadziałały. No, mamy muzeum, które stało się ważnym bardzo punktem na turystycznej mapie Warszawy, ale też na takiej mapie polskiej pamięci. No, jest wiele inicjatyw rozmaitych związanych z powstaniem i tak dalej. Prawda? Więc w tym wypadku można powiedzieć o skuteczności, czy o pewnych owocach, które przyniosły lata pracy środowisk zainteresowanych w upamiętnieniu Powstania Warszawskiego. No ale są też takie fragmenty czy takie obszary polityki historycznej, no, które no, albo spotykają się z obojętnością, prawda, albo nie wydają się skuteczne. Skąd obojętność? No, musimy zdać sobie sprawę, że jeśli mówimy o potocznej pamięci zbiorowej, to mówimy o, prawda, konkretnych ludziach, którzy mając swoje życie, mając swoją pracę, no, mogą tym zainteresowaniom historycznym jakąś część swojej uwagi poświęcić, prawda? I bywa tak, że, prawda, ta ich wydolność, ich możliwość zapamiętania, ich możliwość przeżywania pewnych zdarzeń no, jest jakoś tam ograniczona i bywa tak, że rozmaite wysiłki przypominania rozmaitych postaci, prawda, popularyzowania, że one się nie spotykają z jakimś tam większym efektem. No i mamy sytuacje takie, w których pewne polityki historyczne spotykają się z oporem, prawda? I ludzie mówią, no my to inaczej pamiętamy. Ja tutaj dałem jeden z przykładów dotyczących właśnie postaci żołnierza wyklętego, prawda? W niektórych środowiskach mówią, okej, ale w naszym tutaj rejonie my pamiętamy fakty zupełnie inaczej. Więc ja bym powiedział, że polityka historyczna jest bardzo złożonym zjawiskiem, ma różne nurty i różne poziomy i w tych poszczególnych wymiarach to czasami jest skuteczna, a czasami nie. Można też powiedzieć tak, że jak sobie popatrzymy historycznie, że PRL zainwestował w politykę historyczną, no trudne do oszacowania, ale olbrzymie pieniądze, prawda? Zbudowano setki pomników, no, rozmaici bohaterowie byli jakoś tam popularyzowani, weźmy tego Świerczewskiego, prawda? I obowiązkowa lektura w 5. klasie szkoły podstawowej o człowieku, który się kulą nie kłaniał. Świerczewski na banknocie, Świerczewski na monecie, ileś ulic Świerczewskiego, ileś zakładów, szkół, prawda? I mamy rok 87 i 5% ludzi wśród postaci, z których możemy być dumni, wymienia Karola Świerczewskiego. Prawda? A takich postaci, prawda, i tej inwestycji takiej w przekonanie Polaków do pewnej spreparowanej zgodnie tam z politycznymi interesami ówczesnej władzy wersji historii. Tutaj to była ważna część aktywności propagandowej, prawda? I ona się okazała mało skuteczna, choć na przykład czasy PRL to był taki okres, który skutecznie jakby wyeliminował z tej spontanicznej, autentycznej pamięci zbiorowej zdarzenia, w których uczestnikami byli socjaliści, prawda? I na przykład rewolucja 1905 roku w okresie międzywojennym dość często przypominana przy różnych okazjach i uważana za wydarzenie, które miało swój wymiar polityczny, społeczny, ale również narodowy, no to rewolucja 1905 roku w tej chwili nie istnieje w pamięci Polaków, dlatego że kojarzy się z okresem PRL, z propagandą PRL i nawet postaci jakby które ocenia się z dzisiejszej perspektywy pozytywnie, prawda? To nawet te postaci, one są jakoś tam wypychane z pamięci zbiorowej, ludzie nie myślą o nich, więc tutaj można powiedzieć, że ileś tam wydarzeń, czy ileś postaci wskutek polityki historycznej PRL jakoś tam zostało z pamięci zbiorowej wyeliminowanych, prawda? Ale generalnie to nie była, jeśli byśmy sobie powiedzieli, że była to aktywność wieloletnia, systematyczna, no w wielu wypadkach konsekwentna, prawda? A się jakoś tam nie powiodła. No. Próbowano na podstawie historycznych, rozmaitych wydarzeń udowadniać na przykład, że Rosja naszym wielkim przyjacielem była, prawda? I widzimy, że społeczeństwo miało inną pamięć, doświadczenie przede wszystkim. Inne doświadczenie i to się nie udało, prawda? Ja tu, broń Boże, nie chcę głosić takich jakichś radykalnych poglądów antyrosyjskich, ale no to się nie udało, prawda? Więc no można powiedzieć, że że polityka historyczna jest taką dziedziną, w której pewne rzeczy dobrze funkcjonują. I ja powiem tak, że te ostatnie tam powiedzmy 30-lecie to było, mimo że że bardzo wiele się działo w różnych wymiarach, i politycznym, i społecznym, to również w tym wymiarze pamięci zbiorowej to był ciekawy czas, w którym no wiele nowych, ciekawych zjawisk się jakoś tam pojawiło i wiele osób znalazło swoje rozmaite nowe pasje historyczne. Więc zawsze polemizuję z takim poglądem, że to było 30 lat, prawda, w których nic się o historii nie mówiło. Nie? Wręcz przeciwnie, bardzo dużo nowych form obcowania z historią się ukształtowało. Natomiast co do skuteczności, no to bym powiedział, zależy, który fragment polityki historycznej i w dużym stopniu, jak przekazywane treści są odbierane. Czy one budzą zainteresowanie, emocje, czy nie budzą, czy doświadczenia autentyczne są zgodne z tym, co jest treścią polityki historycznej, czy też mamy do czynienia tutaj raczej z rozbieżnością emocji, doświadczeń, wspomnień itd. No właśnie chciałem podkreślić sprawę emocji i to jest jednak, jeżeli trafia w silne emocje, tak jak na przykład sprawa Katynia czy Powstania Warszawskiego, to powodowało zupełnie inną reakcję i ta pamięć zupełnie inaczej funkcjonowała w społeczeństwie. I właśnie jest pytanie, czy są jeszcze takie tematy budzące silne emocje, jak to wynika z badań? No oczywiście, oczywiście. Przy czym mówiąc o emocjach, rozumiemy temat szeroko. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy ileś środowisk, nawet jeśli te środowiska nie są jakąś większością z punktu widzenia społecznego, ale też no jest ich sporo, tutaj zaangażowane są setki, tysiące ludzi i są tacy ludzie, którzy potrafią swoje ciężko zapracowane pieniądze wydać na zbroje i ich celem jakby głównym od jesieni to jest myślenie o tym, co będą robili 15 lipca, prawda, na polu bitwy pod Grunwaldem, no to tutaj widać wyraźnie, że w ciągu ostatnich no, 3 dekad no, na przykład rozwinęły się takie rozmaite formy kontaktu z przeszłością oparte właśnie na bardzo silnym, na takim zmysłowym doświadczeniu, na takim bardzo emocjonalnym przeżywaniu przeszłości. I to są często takie dziedziny, które nie dotyczą polityki, bo jak sobie rozmawiamy o pamięci zbiorowej, jak sobie mówimy o polityce historycznej, to od razu nam się tutaj kwestie polityczne włączają. Ale przeżywanie przeszłości to jest coś znacznie szerszego niż tylko bieżąca polityka. Jednym z takich zjawisk, które się ukształtowały w ostatnim 30-leciu, no to są rozmaite formy właśnie przeżywania przeszłości w sposób taki bardzo, bardzo dotykalny. I myślę tutaj o ruchu, o takim zróżnicowanym dosyć ruchu rekonstrukcji historycznych, który ma bardzo wiele rozmaitych odmian i twarzy, prawda? Jednym z nich jest są na przykład inicjatywy, żeby odnajdować, no nie wiem, dawne sprzęty wojskowe. Jeśli widzimy na przykład na rozmaitych uroczystościach w Warszawie, że jedzie sobie tankietka przedwojenna TKS, no to tej tankietki nie odbudowało ministerstwo żadne, tylko znaleźli się ludzie, którzy tak kochają tę problematykę historyczną czy problematykę techniki wojskowej, no, że byli gotowi włożyć masę energii, masę wysiłku w to, żeby odbudować znalezione jakieś czasami w bardzo złym stanie, prawda, te fragmenty tankietek. To samo jest inną taką formą przeżywania i emocjonalnego kontaktu z historią, no to jest to, co się dzieje w rozmaitych forach internetowych, gdzie ludzie dyskutują. No i tu znowu nie chodzi mi tylko o jakieś kwestie polityczne, ale to jest wielka pasja w rekonstruowaniu, w odtwarzaniu życiorysów rozmaitych postaci, albo dyskusja o mundurach, odznakach, uzbrojeniu. Więc myślę, że generalnie rzecz biorąc te emocje bardzo często towarzyszą wielu ludziom otwartym na poznawanie przeszłości. I no, w ciągu ostatnich 30 lat, ja wspomniałem też, ta moda na małą historię, dzieje rodziny, ale też wiele inicjatyw takiego przypominania i ochrony miejsc związanych z pamięcią rozmaitych małych miejscowości. Niedawno, no, 2 tygodnie temu byłem, właśnie rozmawiałem z takimi przedstawicielami niedużej fundacji, która ma na celu właśnie ochronę różnych historycznych miejsc w najbliższej okolicy. To mówimy tutaj o powiecie Ryki, prawda, niedaleko Puław. I okazuje się, że jak się bliżej przyjrzeć, to w wielu rozmaitych miejscach, które nie są sławne, prawda, jakoś tam nie mają ogólnego rozgłosu, ale jest w nich dużo bardzo ciekawych miejsc, które często wymagają no, pewnego nakładu pracy, środków, porządkowania, jakiegoś tam zabezpieczania i tak dalej. Jak już dotknęliśmy tych spraw, to chciałbym się spytać, jakie formy obchodów czy też uczestnictwa w obcowaniu z historią daje się zauważyć z badań socjologów? Bo i o takie pytania, prawda, tak jest, ankieterzy pytają, stawiają pytania. Tak, no, na przykład te tematy dotyczące pewnych preferencji, one się nam pojawiają w momencie, kiedy zajmujemy się no, taką problematyką, jak na przykład preferencje dotyczące organizacji czy budowy narracji muzealnej na przykład. Czy wspomniał Pan o badaniach przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Tam też ten temat jakoś poruszaliśmy. No i można powiedzieć generalnie tak, że to, co współczesnym ludziom się najbardziej podoba, to takie formy kontaktu z przeszłością, które są w małym stopniu naładowane jakąś tam oficjalną pompą, bardzo sformalizowane, a z drugiej strony dające możliwość no właśnie jakiegoś przeżywania, bycia razem, jakąś możliwość no, wczuwania się w pewne, nazwijmy to, klimaty związane z przeszłością, możliwość zmysłowego kontaktu z tym, co było kiedyś. No stąd bardzo często pojawiają się na przykład w takich badaniach zainteresowanie no, aktywnością rekonstruktorów, prawda, którzy albo uczestniczą w paradach, albo odtwarzają jakieś epizody z przeszłości. No tutaj często ta problematyka była też przedmiotem dyskusji, no bo powstaje pytanie, no, czy dopuszczalne jest odtwarzanie takich wydarzeń, które były wydarzeniami dramatycznymi, wydarzeniami związanymi z martyrologią, prawda? I osobiście jestem tutaj bardzo sceptyczny co do takich rekonstrukcji, które skupiają się na jakichś tam, nie wiem, pacyfikacjach, wysiedleniach, egzekucjach wręcz. Natomiast jest cała masa rekonstrukcji, które generalnie są w porządku i które są bardzo atrakcyjne. Bardzo fajnie przy różnych okazjach wypadają takie wydarzenia jak wspólne śpiewania na przykład, jakieś wspólne bycie przy jakimś, prawda, ognisku. No, czyli wszystko to, co jest, co pozwala człowiekowi na takie bezpośrednie, bezpośrednie odczuwanie przeszłości z jednej strony, a z drugiej strony, prawda, odrzucane jest to takie tradycyjne świętowanie typu akademia, przemówienie okolicznościowe, prawda, i taka czysta pompa. Ja wiem, że oczywiście w niektórych uroczystościach ten element oficjalny być musi, ale niewątpliwie no, takie nadmierne rozbudowywanie tych oficjalnych elementów upamiętniania, to ono nie sprzyja popularności. Panie profesorze, jeszcze dwa pytania na koniec przysłane. Czy można zaobserwować wyraźne punkty zwrotne w kształtowanym przez Państwo dyskursie w polityce historycznej RP po 1989 roku? To jest trudne pytanie, bo my jakby ciągle jesteśmy w jakimś tam okresie no, rozmaitych inicjatyw, rozmaitych wydarzeń. Ja myślę, że jeśli chodzi o taką państwową politykę, no to myślę, że tutaj bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o politykę, to przypisują przeszłości no, te ugrupowania, które związane są jednak z prawicą. I myślę, że tutaj na przykład no, powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego, no to jest jakieś tam dziedzictwo jednak Lecha Kaczyńskiego jeszcze jako prezydenta Warszawy, prawda? No, ileś lat się dyskutowało, że przydałoby się takie muzeum, że to warto, że powinno być, no ale wreszcie ktoś jakby stanął na jakoś tam uparł się, żeby jednak pewne decyzje zapadły. No myślę, że tutaj znaczy to tak, czy takie zwroty, no to trudno mi powiedzieć. Jakoś tą mało myślałem, bardziej patrzę na to z punktu widzenia zwykłych ludzi niż polityki państwowej. No ale no, niewątpliwie... Bo lata 90. to raczej zadośćuczynienie chyba. To są kolejne okrągłe rocznice, czyli zaczyna się właściwie od takich po raz pierwszy omówienia i obchodów no, tragicznej historii związanej z Katyniem, prawda? Oczywiście, bo to, są, tak. No to jest pierwsza powód, rzecz, która zwraca uwagę. Potem mamy obchody rocznicy powstania warszawskiego, zakończenia II wojny światowej i sytuacji Polski po II wojnie światowej. To są takie wielkie, myślę, że to jakby są takie podsumowujące takie dotychczasowe punkty. No myślę, że takim istotnym, ostatnim takim dużym punktem, prawda, no to są jednak obchody stulecia odzyskania niepodległości, prawda? I to jest, czyli jak sobie myślimy o takich ważnych punktach, no to niewątpliwie to jest ważny szereg inicjatyw i w dodatku no tutaj mamy do czynienia z pewną synergią, to znaczy mamy ileś wydarzeń o charakterze państwowym, ale też bardzo dużo inicjatyw, które są jakoś, do których zachęcane są samorządy, do których zachęcane są stowarzyszenia, dużo publikacji, więc ostatnim, myślę, takim no, przełomowym wydarzeniem, no to byłby pewnie to odzyskanie niepodległości z nowymi filmami poświęconymi tym wydarzeniom. To jest zresztą bardzo ciekawe, że ten okres I wojny światowej, odzyskanie niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, to jest taki okres, który obfitował w historie niezwykle dramatyczne, no, które są czasami gotowymi scenariuszami do bardzo, bardzo barwnych filmów, prawda? a przez długi czas filmów dotyczących tego okresu nie było, prawda? No dopiero ostatnich kilka lat, powiedzmy ostatnie 10 lat to są filmy, gdzie pojawiają się, to są lata, kiedy pojawiły się no, jakieś ważne filmy dotyczące tego okresu. Więc ostatni taki duży przełomowy, ja bym powiedział, takie działanie to jest to stulecie odzyskania niepodległości. Czyli sobie powiedzmy tak, II wojna światowa z powstaniem warszawskim i to stulecie odzyskania niepodległości to są dwa takie ważne, bardzo ważne punkty, ale tutaj, prawda, pytanie było o takie pewne przełomowe wydarzenia. Natomiast ja myślę, że dużo rzeczy się wydarzyło, takich, które nie były może przełomowe, ale które wpisują się w pewne ważne nurty. No więc ja bym tutaj do tych aktywności zaliczył no z jednej strony jednak rozwój pewnych badań nad problemami, które w okresie PRL były trudne do badania, prawda? Myślę tutaj o badaniach nad II wojną światową i właściwie stworzenie systematycznych, naukowo uzasadnionych badań dotyczących okresu tuż powojennego. No, zaczęło się też jakby od nowa pisanie historii PRL, również z punktu widzenia funkcjonowania aparatu represji, prawda? To są dla nas już jakby dzisiaj oczywiste jest, że możemy bardzo wiele na ten temat się dowiedzieć no, z publikacji, prawda? Nie był to przełom spektakularny i eksponowany w mediach, ale tutaj ja bym powiedział otwarcie nowych pól badawczych to jest myślę no, bardzo istotny i taki trwały element, ponieważ no, tutaj mówimy o niektóre z tych prac zaczęły się właściwie zaraz po zmianie politycznej, prawda? I trwają do dzisiaj, prawda? I jakaś tam zbierająca się, dodająca się wiedza w tym zakresie się rozwija. Czyli to jest jedno z takich pól. Innym obszarem, który jest bardziej, i tutaj już sygnalizowałem, to jest powstanie tych nowych form kontaktu z przeszłością, prawda? I ważnym, myślę, też bardzo zjawiskiem, no to jest takie spopularyzowanie aktywności zmierzających do ochrony dziedzictwa i jakby uruchomiło się w ciągu tych ostatnich, prawda, tam 30 paru lat wiele inicjatyw lokalnych zmierzających do upamiętniania tych właśnie lokalnych bohaterów, ochrony lokalnego dziedzictwa. No i myślę też, że sporo się wydarzyło w muzealnictwie. I myślę tu o dwóch rzeczach. I o powstaniu nowych placówek, prawda? Najsławniejsze to jest oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego, ale to jest też i Muzeum Polin, to jest też i Muzeum, to są też, to jest nowe tworzące się, prawda, Muzeum Historii Polski i tak dalej, prawda. W Szczecinie bardzo ciekawe muzeum, czy oddział Muzeum Narodowego poświęcony najnowszej historii, prawda? To jest tak zwane Centrum Dialogu Przełomy, więc tych tutaj placówek nowych można by wymienić wiele. Ale druga rzecz, że też zmienia się sposób funkcjonowania muzeów, które stają się no, bardziej otwarte na kontakt z publicznością, stają się, jakby rozwinęło się bardzo wiele nowych metod edukacyjnych i nowych metod współpracy placówek muzealnych z publicznością. Więc to też jest, jakby tu powiedzieć, jak popatrzeć na to tak, próbując podsumować, no to też mamy tutaj do czynienia z pewnym przełomem w procesie transmisji wiedzy o przeszłości. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, gościem dzisiejszego spotkania był pan profesor Piotr Kwiatkowski, zajmowaliśmy się wielką i małą historią w perspektywie socjologicznej. Dziękuję bardzo Państwu za uczestniczenie w naszym spotkaniu i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.